Czarni dosłownie kilkanaście minut temu pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 80-71. Drugie spotkanie Donalda Kajrysa jako szkoleniowca Energii Czarnych Słupsk. Pierwsze w Słupsku. Czy już widzimy w grze Energii Czarnych Słupsk coś nowego, coś co litewski szkoleniowiec wprowadza? Nową pierwszą piątkę. Tak? Po raz kolejny, bo w Lublinie była inna. Tak jest, także widać, że trener poszukuje nowych rozwiązań. Może to efekt tego, co widzi na treningach. Także to jest z jednej strony sygnał dla tych, którzy zawsze wychodzili w pierwszej piątce, że to niekoniecznie będzie zawsze, a dla tych, którzy nie wychodzili, szansa do dalszej wytężonej pracy. Z tego, co słyszałem, trener na treningach jest bardzo skrupulatny, bardzo konsekwentny, ale właściwie wprowadza wszystko od nowa i to wygląda teraz jakby był presezon przed Energią Czarnymi Słupsk. Ty ustaw się tu, ty ustaw się tu, tu masz zagrać tak, tu masz zagrać tak. Więc chyba dzisiaj Czarni wygrali, ale możemy trochę Czarnych tuż tłumaczyć, tak? Że było 71, 9 punktów. Cały czas nie gra, to nie wygląda jeszcze jak taki równo dobrze grający zespół, ale wiemy z czego to wynika. Znaczy, mecz był wygrany przekonywająco, no, różnica 9 punktów jest wyciosem wyraźnym. Przy czym w drugiej kwarcie, jak widzieliśmy, jak Czarni z plus 18 schodzą do minus 1, to drżały na serce. Oczywiście nie był łatwy, to od razu sobie trzeba powiedzieć, ale też jakby przez większość meczu Czarni prowadzili, przez chwilę wydawało się nawet, że zakończy się jakimś miażdżącym zwycięstwem Czarnych, ale rzeczywiście Czarni nie są jeszcze na tym etapie, żeby gromić rywali. No właśnie, to jest taki... taką mam rozwojenie jaźni, bo trener mówi, że cieszy się, że ma taki zespół, że widać, że wszyscy są razem w tych trudnych momentach, a z drugiej strony Tomek Śnieg w rozmowie z nami też mówi, że im się już wydawało, że jak już jest plus 18, to za chwileczkę będzie plus 30 i spokojnie sobie będą mogli grać i kontrolować tempo tego spotkania. Tak nie było, ale posłuchajcie. Przede wszystkim myśleliśmy, że przebijemy rywala na granicę około 30 punktów, już praktycznie będzie po meczu, a my dopuściliśmy, można powiedzieć, po raz kolejny w tym sezonie, bo to nie jest pierwszy raz, do nerwowej końcówki, zamiast, tak jak już wspomniałem, grać swoją koszykówkę taką, jak graliśmy gdzieś od szóstej minuty pierwszej kwarty, to my nonszalancja w ataku, w szybkim ataku, zamiast spokojnie punktować zawodników Dąbrowy, to jakieś głupie podania, goście trafili parę rzutów i mecz zaczął się od początku, także nie możemy w następnym spotkaniu do tego dopuszczać, bo może nas to srogo kosztować. O tym mówił też trochę trener Wieczorek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że jest nowy trener, że drużyna potrzebuje czasu. Ja pozwolę się sobie nie zgodzić z tą opinią, bo nie ma za dużo czasu. Wchodzimy naprawdę w bardzo ciężki okres, kiedy nie ma już czasu na za dużo eksperymentów. Ta drużyna musi się już naprawdę budować. To jest problem trenera, jeśli jest tak jak mówisz, że chce zmienić bardzo dużo w tej drużynie. Ale z drugiej strony, czas małych kroczków to nie jest ten moment. To nie jest ten moment. Ja nawet jak przychodził duet, na czym przychodził, jak zespół obejmował duet trenerski Lisztwan Frank, szukałem takiej luki w kalendarzu, w którym zespół będzie mógł popracować trochę w Haligryfia i cieszyłem się, że na przykład jest to miejsce między przed meczem ze Śląskiem Wrocław, że później jest luka na Puchar Polski, bo wydawało mi się, że Czarni odpuszczą Puchar Polski, przegrałem w pierwszym meczu i będzie czas na treningi, na robienie tej siły, której nie było do Jana Mijatowicza, ale teraz myślę, że Czarni muszą szukać jak najwięcej meczów na równym poziomie, żeby właśnie zgrywać się i szukać tego, co Donalda Skyrys pokaże, przekaże swoim zawodnikom, czyli szukać możliwości zgrywania się i robienia tego, co trener będzie chciał. Stąd tak by też zupełnie coś innego w tym, od tego lutego będę oczekiwał. I tak się zastanawiam, jaki będzie ten zespół. Czy już widzisz, co Czarni będą grali nowego? Powiem szczerze, że ciężko się na razie dopatrzeć zupełnie nowe rzeczy. Ciągle mam wrażenie, że jest jakiś problem z rotacją, tak? Że ciężko znaleźć miejsce dla takich zawodników jak Łukasz Syweryn, tak? Czyli gdzieś tam
Trener musi wypracować podobno, ma to jakąś koncepcję, ale przyznać się, że w tym meczu, poza tym, że epizod miał bardzo fajny Tomasz Śnieg, właśnie wspomniany, ale to nie jest pierwszy fragment dobrej jego gry w tym sezonie, natomiast spędził na blisku ciągle 8 minut, tak? Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tego, co się wydarzyło po odejściu trenera Mijatowicza, bo to trudno nazwać przejęciem zespołu przez duet trenerski Liszt-Frank, tak jakby teraz po 5 spotkaniach został on oddany, tak? W zasadzie też była to jakaś kontynuacja pracy Mijatowicza. Oni przejęli zespół w pewnym momencie, już bez pierwszego trenera, i ich zadaniem było w kolejnych meczach prowadzić ten zespół jak najlepiej, tak? Niby można było to mówić w jakichś znaniach, ale też nie czarujmy się, tak? Nie była to taka wielka taktyczna rewolucja. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, to też trzeba bardzo powiedzieć, co nie do końca się przebiło. Dlaczego dokonano zmiany na stanowisku szkoleniowca? Nie, duet trenerski Liszt-Frank nie chcieli objąć tej drużyny. Powiedzmy sobie to bardzo wyraźnie, bo widzę, że ta informacja jakoś dziwnie się jeszcze do świadomości nie przebiła. Mówiliśmy o tym po meczu w Lublinie. Zespół wygrywał, ale wygrywał, no tak teoretycznie rzecz biorąc, po prostu, bo miał wolną rękę, mógł dużo rzeczy robić, a chyba w normalnej koszykówce i od zawodowego klubu trzeba wymagać, żeby miał jakieś ramy taktyczne i chyba po prostu energia czerni jako klub, kultura koszykarska nie pozwalałaby, żeby w ten sposób dalej był prowadzony zespół i myślę, że stąd decyzja szkoleniowców słupskich o to, żeby... I zamknijmy ten temat. Natomiast też bardzo trzeba podkreślić jednak mocno też przyjście Jerry'ego Blessingame'a, tak? To jest jednak nowa wielka osobowość w drużynie i to też nie był łatwy moment i wydaje się, że że duet Liszt-Frank też pokazał, że dobrze wprowadził tego zawodnika do drużyny. I właśnie zapytaliśmy Wojciecha Wieczorka, szkoleniowca MKS Dąbrowa Górnicza, po spotkaniu z Energią Czarnymi, czy mógłby porównać dwa zespoły, Energię Czarnych prowadzoną przez Dajana Mijatowicza, Energię Czarnych prowadzoną przez Dajana Donaldasa Kairysa i ewentualnie tą wkładkę, jaką jest Jerry Blessingame. Jak on to widzi jako trener, który mógł dokonać porównania, bo Czarni grali dwa razy z MKS Dąbrowa Górnicza. Posłuchajcie. Sytuacja się zmieniła. Przede wszystkim w Energii pojawił się Blessingame. U nas się pojawił Ken Brown, także właściwie można założyć, że status quo zostało zachowane, prawda? Natomiast w Dąbrowie byliśmy zdecydowanie bliżej wygranej, pomimo tej sytuacji. No dzisiaj walczyliśmy, ale tak jak mówiłem, z taką ilością strat nie było właściwie szans na wygraną. Natomiast wiadomo, jest nowy trener, i myślę, że kibice w Słupsku mogą z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Muszą Państwo dać nowemu trenerowi trochę czasu i zobaczymy, co będzie. Myślę, że Blessingame robi różnicę na pozycji numer 1. Trochę odjechaliśmy w te roszady personalne w NRZ Czarnych, no ale kto w lutym czy w styczniu właściwie, który zespół nie robi tak naprawdę zmian w swoim zespole, praktycznie wszyscy. Troszeczkę więcej o meczu musimy pogadać, bo tak, pierwsza połowa Czarni może nie na najwyższym poziomie, ale wydawało się, że kontrolują spotkanie, tylko rzutami za 3 punkty, czyli tak naprawdę z taktyki to chyba za mocno nie wynikało. Donaldas Kairys o tym mówił, ale zanim on, to my. Bałem się, że te rzuty za 3 punkty tak naprawdę nie doprowadzą nas do niczego. No nie, tylko rzuty za 3 punkty, tak? Zespół z rywali, grający całkiem przyzwoicie w ataku, został też zatrzymany w obronie, tak? Te akcje w ataku też wynikały z tej obrony. Nie możemy mówić na pewno o dobrej grze w pierwszej połowie, bo w drugiej kwarcie ta gra się kompletnie posypała. Zupełnie. Run 17-0, tak? To po prostu w przypadku drużyny mocniejszej mogłoby się zakończyć katastrofalnie dla końcowego wyniku. No to się nie powinno zdarzyć, tym bardziej, że no to było bardzo dziwnych okolicznościach, tak? Akcje z Jarosławem Okrosem, tak? No, to jego wykluczenie. Naprawdę zapanował ogromny chaos, tak? To może być w przyszłości wielką karą, jakby się zakończyć, jeżeli to tak będzie się toczyło. O tym mówił zresztą trener, tak? O tej koncentracji przez całe spotkanie. Właśnie te rzuty za 3 punkty i ta dekoncentracja. Posłuchajcie, co Donalda Skyres mówił po spotkaniu o tym, bo on też kilka ciekawych uwag przemycił na konferencji prasowej. Not much to change tactically because the game was...
graliśmy całkiem dobrze, wykonywaliśmy swoje zadania, które mieliśmy i w ataku, i w obronie, ale myślę, że zawodnicy po prostu mentalnie zaczęli trochę celebrować już zwycięstwo. Myśleli, że to jest, że to wyjdzie łatwo. Spadło nam kilka trójek w tym okresie. Wszyscy myśleli, że to będzie łatwa wygrana, ale to naprawdę dla całej naszej drużyny, jak i dla każdego zawodników z osobna, jest to bardzo duża lekcja, że mecz się gra cały przez 40 minut i takie sytuacje mogą bywać bardzo, bardzo groźne, zwłaszcza jak widzieliśmy, jak zespół potrafi zagrać. You know, we just have to stay focused for the whole 40 minutes. Pierwsza połowa, rzuty za 3 punkty, czarni mają 50% skuteczność, 8 celnych na 16. W drugiej połowie chyba tylko kilka razy rzucali, a nieraz już nie trafili, ale było widać, że trener Kairys już czegoś innego wymaga od swoich zawodników. Kilka fajnych akcji w trzeciej kwarcie. Znaczy, dość długo rozmawiał w przerwie z Jerrym Blessingame'em. Także przed samą trzecią kwartą jeszcze na ławce właściwie Jerry tam nie bardzo się rozgrzewał w tej przerwie. Widać, że trener miał poważny problem, bo no nie mógł przegrać, nie mógł sobie pozwolić na przegranie tego meczu. Tu już jakby chyba chciał zredukować do minimum ryzyko i to mu się udało, prowadził w drugiej połowie rozważnie. Ta przewaga 7-8 punktowa utrzymywała się, tam rosła do 10 nawet punktów, 13 i tam nie było raczej zagrożenia, że coś się może zdarzyć złego. Bardzo mi się podobało, że wykorzystywaliśmy swoje przewagi tam, gdzie mamy, tak? Te dokładne dogrania pod kosz do Ziukfu, który wiedział, co zrobić z piłką. Fajne dogrania do Śniega, który wykorzystywał swoją przewagę z Brownem, wtedy, kiedy rozgrywał piłkę Gruszczycki i Szajlo. To było wykorzystywanie po prostu tego, co można wykorzystać, czyli taka litewska szkoła. Jeżeli jesteś solidny, to trzeba to wypracowywać i szlifować i wykorzystywać w trakcie meczu. Tak, rzeczywiście tutaj widać, że bardzo jakieś zadania taktyczne też dostał Karol Gruszycki, którego gra po raz pierwszy chyba mi się nie podobała w pierwszej połowie. Troszkę dużo nonszalancji, dużo strat. Nie ma wrażenia, że też na niego działa to, że nie ma już takiego zaufania, jak mieli szkoleniowcy Franki i Lisztwan do... Nie czuje nie, takiego zaufania? Nie wydaje takim brakiem pewności gorzej mu się gra? Nie wydaje mi się, bo druga połowa była w jego wykonaniu naprawdę już bardzo dobra. Tak? Może coś pomogło w przerwie? Znaczy nie wiem, czy tak było, ale może tak... Bo też zastanawiam się, pamiętasz Karola Gruszyckiego u trenera Urlepa? Też trener go nie obdarzał zaufaniem i też Karol, mimo że miał super fragment, też tego nie było widać. Karol po pierwsze w dłuższej przerwie wyszedł z szypiące dzisiaj, to nie jest oznaka braku zaufania moim zdaniem. Znaczy nie, chodzi mi bardziej, wiesz co, o szybkie, to co trener będzie widać, że robił. Takie rotacje, że zdejmuje zawodnika po błędzie, na przykład w Lublinie w końcówce, przecież Karol Gruszewski wszedł na jedną akcję, później wrócił, sam nie wiedział, co się dzieje. Może to też tak wynika właśnie z tego, co trener Donalda Skyres chce osiągnąć, że będzie rotował składem, żeby wymusić na zawodnika grę to co on chce. Może tak. Powiem szczerze, to dosyć ciekawa, ale daleko idąca interpretacja. Być może tak jest. My tylko z boku obserwujemy, możemy jakieś takie wydaje swoje się, wkładać, tak? Wydaje mi się, że będzie dużo pracował naprawdę nad tą obroną i tu się wydaje być kluczem do tego, co on chce osiągnąć. Mając tak kreatywnego gracza ataku, jakim jest Jerry Blessingame, który dzisiaj wszystkim swoim krytykom troszkę zamknął usta, rzucił 23 punkty na bardzo dobrej skuteczności. Spokojnie, od Jerry'ego jestem naprawdę spokojnie, to jest klasowy zawodnik. Posłuchajcie jeszcze, co Tomasz Śnieg, czyli rozgrywający, mówi o tym, czego wymaga od nich na treningu Donalda Skyris i którą stronę ten zespół będzie szedł. Czy uczymy się cały czas tego stylu trenera, także to myślę, że jeszcze zdecydowanie potrwa parę tygodni, bo to nie jest tak, że my z automatu po prostu złapiemy koncepcję trenera Kairisa, także ciężką pracą na treningach i komunikacją możemy po prostu dążyć do tego, żeby było coraz lepiej i tak to robimy na treningach. Trener po prostu chce od każdego zawodnika wyciągnąć maksimum, jego mocne strony. Jeżeli ktoś gra na low poście, to gra na low poście. Jeżeli ktoś jest dobry na pick and rollu, to ma grać pick and roll. Jeżeli ktoś jest dobry na penetracji, ma po prostu penetrować, a strzelcy mają stać w rogu i jeżeli jest tylko ułamek po prostu otwartej pozycji, mają rzucać. Przed Energią Czarnymi teraz bardzo trudni rywale w lutym.
10 lutego we Wrocławiu mecz ze Śląskiem, 15 lutego w Słupsku mecz ze ZS-em Koszalin i później Turów z Zgorzelec. Pierwszy przeciwnik w Pucharze Polskim. Mamy nadzieję, że później będą kolejni, przynajmniej jeszcze jeden. To będzie duży, poważny sprawdzian, najpoważniejszy chyba dla tej drużyny, rozgrywka. Mecz w Lublinie pokazał ten truizm. Nie ma łatwych rywali. Ci będą szczególnie trudni rzeczywiście. Wydaje się, że aby osiągnąć dobre miejsce przed playoffami, na co jest jeszcze ogromna szansa, no jeden z tych spotkań trzeba koniecznie wygrać. Ale uważam, że nie jesteśmy w obu meczach bez szans, także w meczu we Wrocławiu. Wydaje mi się, że jeszcze jest sporo rezerw w tej drużynie, jeszcze paru zawodników może się otworzyć i chyba konsekwentnie trzeba powiedzieć, że nasza drużyna no jednak mimo tej porażki w Lublinie całkiem nieźle spisuje się na wyjazdach w tym sezonie. Zaniepokoiło mnie, bo powiedziałeś o playoffach, że jest jeszcze nie duża szansa, czyli zakładamy, że już... Nie, ja powiedziałem, że jest bardzo duża szansa na zajęcie bardzo dobrego miejsca w playoffach. Po dzisiejszej porażce z Zanwirem no naprawdę by się musiało bardzo źle zdarzyć, że Czarni jakby wypadli z tych playoffów, natomiast no, chodzi też o zajęcie jak najwyższego miejsca, co porażka w Lublinie nieco sytuację skomplikowała. Zdecydowanie. Jeszcze raz wrócimy do Tomka Śniega, bo analogia nasuwa się sama. Zapytałem Tomka Śniega, czy... To te rezerwy nasze. Bo to rezerwy nasze to raz, a dwa, czy śniegu będzie dużo w lutym? Po prostu, co Tomek Śnieg odpowiedział, posłuchajcie. A co odpowiedział? Nie pamiętam, że chyba dwa. Coś fajnego, miłego, dwa wesołego. Powiedział, no. Dobra, to i teraz jeszcze... Czyli czekamy na teraz emocjonujące mecze. Dobra. Okej, to czekamy w takim razie na dobre spotkania we Wrocławiu, na zwycięstwo za ZS-em Koszalin, jako Słupszczanin nie wypada mi inaczej mówić. Kończymy GPL24 Basket. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz w kontekście dzisiejszego meczu, że naprawdę byłem zażenowany postawą części, na szczęście niewielkiej publiczności w tym spotkaniu. Gwizdy na własną drużynę. Ja chodzę na koszykówkę w Słupsku przy pewnym przybliżeniu od 25 lat. Nie widziałem tego za dużo. To smutne naprawdę, tym bardziej, że drużyna wcale nie spisuje się bardzo źle, ma bardzo dodatni bilans zwycięstw. Te gwizdy ozwały się w momencie, kiedy prowadzili kilkunastoma punktami. Jest to dla mnie z jednej strony bardzo smutne, z drugiej strony niezrozumiałe. Podobnie jak gwizdy na wykonującego rzuty wolne, no nieskutecznie, Kalistusa Ziupu, naprawdę rzecz to była niespotykana. Tym bardziej, że należy powiedzieć, że Kalistus jest kontuzjowany. Miał kontuzję palca, dlatego te jego rzuty były takie dziwne, został ten palec wybity, więc nie miał ułatwionego zadania. Może na usprawiedliwienie publiczności jest to, że nie wiedziała o tej kontuzji. Że nie wiedziała o tej kontuzji. Aczkolwiek mam taką uwagę ogólną. Może przyzwyczailiśmy się już do takiego poziomu energii Czarnych Słup, że każdy mecz poniżej tego zaczyna być po prostu, okazywana być wtedy niecierpliwość, tak? Że czekamy na coś trudnego. Gwizdy są dla mnie wyrazem dezaprobaty dla, nie wiem, podchodzenia do meczu niepoważnie, braku zaangażowania. Tego nie było. Tego nie można powiedzieć o tej drużynie, że nagra bez zaangażowania, no, że nie gromi rywali wieloma punktami. Wydaje się być najmniejszym problemem. Ale wystawiła na ciężką próbę po tym meczu w Lublinie. Może dlatego tych gwizdek. Nie rozumiem. Mogę zostać przy tej opinii? A ja zostanę przy swojej, że w pewien sposób, nie do końca, ale może być to wytłumaczalne. Tyle na dzisiaj. Krzysztof Nałęcz, Rafał Szymański. Do zobaczenia. Dziękuję.